Witam wszystkich gości z królewskiego Krakowa, z całej Polski, z zagranicy i was, moi drodzy parafianie. Cieszę się z waszej obecności na tej Eucharystii. Długa była droga księdza biskupa z rodzinnego Libiąża poprzez Wadowice, Nową Hutę i Sanktuarium Łagiewnickie tutaj do nas na ten Emausowy dzień. A zwierzyniec czekał. Dlatego też bardzo serdecznie witamy księdza biskupa i dziękujemy za to, że jest wśród nas. Prosimy też o Boże błogosławieństwo, które zaniesiemy do naszych domów po to, żeby ci, którzy tutaj nie przyszli, mogli je usłyszeć. Owocem naszego życia tutaj, w tym naszym Emaus, będzie gorliwe apostołowanie imię Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I nie nam napełni radością to otwarcie się na drugiego człowieka. Idźmy zatem do ołtarza Pańskiego, bo Jezus nas do tego stołu zaprasza.